fajnie. Ja wiem, że temat jest bardzo łatwy, tylko że niestety jest strasznie namieszany w tym temacie na świecie. Istnieje coś takiego, co się nazywa dieta keto. Każdy o tym słyszał, każdy wie, o co chodzi, ale nikt z tego nie rozumie. Dieta keto jest to sytuacja nie wtedy, kiedy człowiek jest na żarty tłuszczu, bo to nie jest dieta keto, to znaczy to jest dieta tłuszcz. To nie jest dieta, ten jadłospis pełen tłuszczu. Dieta keto to jest wtedy, kiedy w organizmie wytwarzają się ciała ketonowe, czyli organizm przestawia się ze spalania cukrów na spalania ciał ketonowych, czyli kwasu acetyloctowego, między innymi acetonu i tak dalej. To znaczy, że wątroba pomaga człowiekowi, żeby jego spalanie zostało przestawione na inny rodzaj spalania, na spalanie ciał ketonowych. Można do tego doprowadzić, albo głodówką, pójść na pustynię i głodować. Można doprowadzić głodówką. Można do tego doprowadzić ciężkimi ćwiczeniami fizycznymi. Można doprowadzić do stanu ketozy, czyli że we krwi pojawiają się ciała ketonowe. One zawsze są we krwi, te ciała ketonowe u normalnego, zdrowego człowieka. To jest mniej więcej 0,1 milimola na litr. I to jest taki poniżej 1,1, to jest normalny stan. U przeciętnego węglowodanożercy. I teraz można również doprowadzić do pojawienia się we krwi ciał ketonowych, przestawienia organizmu na trawienie ciał ketonowych przy pomocy diety. To znaczy zamiast głodówki daje się człowiekowi do jedzenia to, co zostanie zamienione w ciała ketonowe. Nie daje mu się węglowodanów. Jest to dieta niskowęglowodanowa. Po co to się robi? To się robi przede wszystkim z kilku podstawowych powodów. Od ponad 100 lat, robi się to po to, żeby człowieka wyciągnąć z cukrzycy. Ponieważ przy przejściu na karmienie ketonowe maleje problem z glukozą i ten organizm się potrafi przestawić na karmienie, na odżywianie się ciałami ketonowymi. Do tego stopnia, że ta cukrzyca potrafi zaniknąć, jeżeli człowiek nie jest zalewany glukozą, sacharozą, fruktozą, laktozą i innymi cukrami. I istnieje taka możliwość znana od ponad 100 lat, znana na świecie, tylko mało praktykowana, ponieważ lekarze tego nie propagują. Po prostu. Czemu nie propagują? Z jakichś powodów, których nie będę przy tym filmiku poruszał. Natomiast zauważono również, i to już dostrzeżono, że na przykład istnieje coś takiego, jak istnieją nowotwory. To są komórki, które się nowo wytworzyły, komórki rakowe. One się bardzo szybko rozwijają i rozmnażają, jak mają co jeść, a one się żywią węglowodanami, one się żywią cukrami, one się żywią glukozą, one się żywią węglowodanami. I teraz jak tym komórkom żywiącym się węglowodanami, tym żartym komórkom nie da się pożywienia, zabierze się im glukozę, to one są tak nieszczęśliwe, że one są gotowe nawet umrzeć ze złości. I uwaga, i to stosują niektórzy lekarze na świecie. Czyli dają
delikwentowi taką ilość jedzenia, żeby on nie umarł, bo jego komórki potrafią się wyżywić na tłuszczu, na ciałach ketonowych. Natomiast jego komórki rakowe są tak nieszczęśliwe i tak wściekłe, że potrafią umrzeć ze złości. Focha strzelą i albo się nie rozwijają za karę, albo w ogóle umierają. I to jest też znane na świecie. Nie jest to proste, bo nie należy tego człowieka karmić węglowodanami. Trzeci pomysł, do czego zastosować karmienie ciałami ketonowymi, to jest odchudzenie się. To znaczy, jak zabraknie węglowodanu, to organizm jest gotów sięgnąć również po zapasy tłuszczu własnego. Czwarty pomysł, kiedy stosować dietę niskowęglowodanową. Z konieczności, ale wysoko tłuszczową. Czwarty pomysł to są takie dziwne choroby, jak chociażby Alzheimer. On też nienawidzi ciał ketonowych. Alzheimer nienawidzi ciał ketonowych, ponieważ te ciała ketonowe powodują, że mózg mu się leczy. Alzheimer tego nie lubi, mózg to lubi. Poszukamy czysty, żeby mnie nie poprawił. I dlatego informuję, istnieje coś takiego jak stwardnienie rozsiane. I też cuda działa tutaj dieta pozbawiona węglowodanu. I kochani, to co pseudofachowcy na publikatorach nagrywają i tłumaczą, że to jest dieta keto, to ta dieta nie wąchała i nie oglądała czegoś takiego jak keto. Oni podają genialne podają ilości, że ile ma być tłuszczu, ile ma być białek, a ile węglowodanów, a oni tego nigdy nie policzyli. Kochani, jak jest naprawdę, to znaczy, że jak się jest genialnym fachowcem, to trzeba jeszcze mieć długopis, kartkę i kalkulator i to policzyć. Kochani, jak ktoś chce dowiedzieć się, czemu ja schudłem? Dlatego, że wziąłem kartkę, ołówek i kalkulator. I ja wiem, co ja jem. Jak ktoś też chciałby wiedzieć, to zapraszam na szkolenie Radosne Żywienie, bo uwaga, jeszcze jest jeden powód, czemu żreć te ketony, ciała ketony. Po to, że to dobrze wpływa na mózg, na humor i na produkcję serotonin.